Od tego odcinka wznawiamy analizy bibułowe w oparciu o test dostarczony przez Motor Checkup. Olej po wymianie staje się czarny i dlatego zastanawiam się, czy nie przyspieszyć wymian na przykład przy 8000 km. Lepkość w 40 stopniach według deklaracji producenta w dwóch różnych miejscach jest na dwóch różnych poziomach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie, w środku znajdują się następujące pozycje. Marcin przysłał trzy próbki. Numer 1 to olej Motul, zalany w październiku 2022. Numer 2, ten sam olej po około 10 miesiącach i przebiegu 10 015 km. I numer 3, taki sam Motul zalany przy aktualnej wymianie. Od tego odcinka wznawiamy analizy bibułowe w oparciu o test dostarczony przez Motor Checkup. W tym miejscu bardzo dziękuję firmie Motor Checkup za udostępnienie kolejnych 50 testów. Z ważnych ogłoszeń, od tego odcinka nie będzie więcej wyników z koncentracji pierwiastków od Venturo Lab. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany poszerzoną analizą, to we własnym zakresie można wysyłać olej do laboratorium Ecol, które dla pierwszych 10 osób zgodziło się wykonać analizy pierwiastkowe, liczbę kwasową oraz liczbę zasadową za cenę 167 zł netto, jest to cena niższa od katalogowej. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Ford Focus 2, rok produkcji 2010, silnik 1.6 diesel, przebieg samochodu blisko 260 tysięcy km, fabrycznie bez filtra DPF. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Motul 8100 Econergy w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wrzucamy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 015 km, 30% eksploatacji to miasto, reszta trasa, odcinki około 160 km. Dominują odcinki poniżej 10 km, olej eksploatowany przez 10 miesięcy, brak płukanek, brak dolewek. Marcin napisał w ramach dodatkowych informacji, że dolewki między wymianami nie są konieczne. Poziom oleju na bagnecie obniża się maks o około 5 mm. Olej po wymianie staje się czarny i dlatego zastanawiam się, czy nie przyspieszyć wymian na przykład przy 8000 km. Rozważam również zastosowanie płukanki. Również brzmienie silnika jest bardziej gładkie, wyciszone bezpośrednio po wymianie oleju. Mam nadzieję, że test mi trochę rozjaśni sytuację. Jazda raczej spokojna w zakresie obrotów 1700 do 2500-3000. Prędkości przelotowe poza miastem okolice 120 km na godzinę, skrzynia pięciobiegowa. Autem jeżdżę od przebiegu 180 tysięcy km, wymiany oleju co 10 tysięcy km, od drugiej wymiany zalewam ten sam olej, żadnych płukanek. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność z kategorii przeciętnych. Lepkość zmierzona jest średnio około 6% niższa od zadeklarowanej. Przy czym tutaj koniecznie trzeba zrobić pewną adnotację. Lepkość w 40 stopniach według deklaracji producenta w dwóch różnych miejscach
jest na dwóch różnych poziomach. W jednym miejscu mamy wartość 57 mm2 przez sekundę, w drugim miejscu mamy wartość 59,7. Jeśli przyjmiemy za punkt odniesienia tą drugą wartość, to wtedy otrzymujemy praktycznie idealną zgodność wyników. Pora na pomiar drugiej próbki oleju świeżego, która pochodzi z aktualnej wymiany. Lepkość dla oleju świeżego z aktualnej wymiany jest następująca: 59,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 10,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a więc wartości niemal identyczne do tych z poprzedniego pomiaru. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych mamy dwa takie same oleje. W 100 stopniach identyczne wartości, w 40 stopniach różnica na poziomie 1,5%. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 56,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 10,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki znajdujące się w przedziale akceptowalnym. Lepkość w 40 stopniach zmniejszyła się o niecałe 7%, w 100 stopniach o blisko 4%. Zobaczmy teraz na wynik testu bibułowego, w tym miejscu aplikacja na test bibułowy oraz kilka zdjęć. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Oglądamy na tle innych olejów, które były badane w tym samym czasie, o nich były lub będą kolejne odcinki. W pierwszej kolejności zachęcam do analizy porównawczej wyników otrzymanych przy zastosowaniu standardowej bibuły oraz tej od Motorcheck Art. Zachęcam do dzielenia się swoimi obserwacjami w komentarzach pod filmem. Oceniając olej z dzisiejszego odcinka, najciemniejszy z wszystkich diesli badanych w ramach serii, postrzępienia na krawędziach plus żółta aureola, wynik z przedziału ostrzegawczo-krytyczny. Przypominam, że szczegółową analizę plamy można wykonać w oparciu o film instruktażowy, do którego link znajduje się w opisie filmu. Przechodzimy do podczerwieni. Podczerwieni w pierwszej kolejności weryfikujemy zgodność olejów świeżych. W tym celu nakładamy na siebie dwa widma, otrzymujemy potwierdzenie zgodności świeżych olejów. Pojawiają się jedynie pojedyncze piki różnicowe na niewielkim poziomie, maksymalne na poziomie około 0,01. Komentując wynik dla próbki oleju przepracowanego, w pierwszej kolejności podkreśliłbym bardzo wysoką zawartość sadzy, następnie stopień nitrooksydacji, bardzo mocna zmiana, pozostałe parametry stan ostrzegawczy akceptowalny. Podsumowując, bardzo dobry wynik w teście lepkościowym, bibuła i podczerwień stan ostrzegawczo-krytyczny, 10 000 km w tym przypadku wydaje się być adekwatnym przebiegiem, nie widzę przestrzeni do optymalizacji, chyba że właściciel namierzy źródło krytycznych poziomów sadzy oraz nitrooksydacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, jeśli materiał był dla Was interesujący, standardowo zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!